Jest takie rosyjskie powiedzenie: posle nas chłód potop, po nas nawet powódź. Oznacza to, że jeśli konsekwencje naszych czynów nie mają na nas bezpośredniego wpływu, to nie musimy się tym przejmować. Powiedzmy, że grupa nastolatków świetnie się bawi na szalonej imprezie w domu jednego z kolegów, gdy nie ma rodziców. Gdy rodzice wrócą, tych odpowiedzialnych za zniszczenia nie będzie już tam. Posle nas chłód potop, po nas nawet powódź. Kiedyś robiliśmy rzeczy z myślą o dobru naszych dzieci i wnuków. Zwykliśmy mówić: chcę, aby moje dzieci cieszyły się takim życiem, o jakim ja mogłam tylko marzyć. Być może pamiętasz nawet niektórych naszych polityków proszących o nasz głos, ponieważ stawką w tych wyborach jest przyszłość naszych dzieci. Ostatnio jednak takie wyrażenia zaczęły znikać z naszego słownika. Według najnowszych danych średnia długość życia spadła w 2022 roku po raz drugi z rzędu. Po raz pierwszy w zapisanej historii oczekuje się, że nasze dzieci i wnuki będą żyły krócej i będą bardziej chorowite od tego pokolenia, które teraz żyje. Co gorsza, efekty globalnego ocieplenia i zmian klimatu mogą naprawdę utrudnić, jeśli nie uniemożliwić, przetrwanie ludzkości na tej planecie. We fragmencie Ewangelii na tę niedzielę słyszymy, jak Jan Chrzciciel wskazuje na Jezusa i mówi: po mnie idzie ten, który mnie przewyższa rangą, bo był wcześniej ode mnie. On, czyli Jan Chrzciciel, nie ma kompleksu Mesjasza. Doskonale rozumie, że jego zadaniem jest przygotowanie sceny dla Jezusa. Życie i posługa Jana Chrzciciela nie koncentrowały się na nim samym, ale na tym, który miał przyjść po nim. Większość uczniów Jana Chrzciciela opuściła go, aby podążyć za Jezusem. Jan Chrzciciel chętnie przygotował drogę dla tego, który przyszedł po nim. Powiedział nawet raz: muszę się umniejszać, aby on mógł rosnąć. Jan Chrzciciel z pewnością nie zgadzał się z tym rosyjskim przysłowiem: po mnie nawet powódź. Powinniśmy naśladować dalekowzroczność i pokorę Jana Chrzciciela. Życie tak, jakby świat, Kościół, a może nawet nasze osiedla szły prosto do piekła, jest samolubne, niedojrzałe i nieodpowiedzialne. My wszyscy mamy obowiązek, jesteśmy odpowiedzialni, aby zachować i uzdrowić nasze kościoły, naszą planetę i nasze rodziny dla dobra tych, którzy przyjdą po nas. Amen.